Telewizja w Polsce.pl, kolejny punkt naszego programu. Po raz kolejny wracamy do sytuacji w polskim parlamencie. Sejm debatował i głosował nad Krajowym Planem Odbudowy, nad tym, czy Polska powinna przyjąć Fundusz Odbudowy. No i bardzo różnie zachowały się, jak wiemy, poszczególne ugrupowania. Platforma, można powiedzieć, że tak naprawdę ramię w ramię z między innymi z Konfederacją wstrzymała się od głosu, konkretnie Platforma, Konfederacja była przeciw, no ale wstrzymanie się od głosu oznaczałoby nieprzyjęcie tegoż funduszu, gdyby przeważyło te szale głosów. Tak się nie stało, ale pytamy, czy w polityce unijnej to oznacza, że tak naprawdę tu mamy jakieś podobieństwo. Możemy na początek posłuchać głosu Krzysztofa Bosaka w tym temacie. Dziś Lewica realizuje swój program i może być z tego dumna. Mówi o tym otwarcie, nie wprowadza opinii w błąd. Mówi, wzmacniamy Unię Europejską, posuwamy integrację unijną do przodu. Zaś to, co robi PiS, to próba ukrycia przed opinią publiczną tego, co rzeczywiście robicie. Mówicie bez przekonania, bo macie doskonałą świadomość tego, co robicie. W podobnym duchu w zasadzie wypowiadał się Borys Budka, ale mówił dokładnie tak. Przyjęcie Funduszu Odbudowy czy Krajowego Planu Odbudowy będzie tak naprawdę poparciem dla reformy wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i dla, tu cytat, pałowania kobiet na ulicach. Czy są rzeczywiście punkty wspólne? Pytamy Jana Rokitę, naszego gościa, publicystę. Wie pani, te dwie wypowiedzi są w ogóle niemożliwe do zestawienia, dlatego że Bosak w sposób dość zdroworozsądkowy opisuje rzeczywistość, to znaczy pokazuje, że celem Lewicy jest pogłębienie integracji europejskiej, pogłębienie wspólnoty europejskiej, a PiS, choć ma co do tego znacznie więcej wątpliwości, jak wiadomo, niż Lewica, to w kategoriach realnej polityki jest skazany na to, żeby postępować tą samą drogą, prawda? Bo to w tej chwili leży w gruncie rzeczy, na tym polega tak naprawdę bieżący interes państwa polskiego, chociażby finansowy w tym przypadku. Natomiast Budka w każdym razie w tej wypowiedzi przez panią zacytowanej uprawia no taką zwykłą propagandę klasyczną, polegającą na łączeniu rzeczy, które nie mają ze sobą żadnego logicznego związku, ale jak wiadomo, w przemówieniach politycznych można połączyć każdą rzecz, w związku z tym powiedzieć można rzecz dowolną. Polska polityka zresztą w tym celuje i to nie jest jakaś specjalność wyłącznie prezesa Budki. Tak, logicznego związku to prawda nie ma, natomiast Unia Europejska, Komisja Europejska niejednokrotnie mówiła o tym, że kryterium praworządności powinno być związane właśnie z wypłatą czy potem odbieraniem unijnych funduszy. To nie jest tylko problem tego, że Unia to mówi, dlatego że, jak wiadomo, Unia to zrobiła także, prawda? To znaczy, tu jest, to jest tylko akurat te głosowania, z którymi mieliśmy do czynienia w polskim parlamencie wczoraj, dotyczące programu Next Generation. One kwestii praworządności nie dotyczyły w żaden sposób, dlatego że to są jakby zupełnie odrębne dyrektywy Unii Europejskiej, prawda, które będą powiązane z uchwaleniem budżetu i na których uchwalenie bądź nieuchwalenie, to głosowanie w Sejmie nie miało żadnego wpływu. Natomiast to głosowanie było zatwierdzeniem innej bardzo ważnej rzeczy, gdy idzie o pogłębienie Unii Europejskiej, mianowicie po raz pierwszy Unia Europejska uznała, iż jej zasoby własne, tak zwane, mogą zostać powiększone także w trybie długu zaciąganego przez Komisję Europejską na kwotę 750 miliardów euro, prawda, astronomiczną kwotę. Więc do tej pory to uprawnienie było uprawnieniem krajów członkowskich wyłącznie. Natomiast w tej chwili, co zresztą decyzja Rady podkreśla, jak się ją czyta uważnie, że to jest akt jednorazowy, wyjątkowy i pozatraktatowy, prawda, wykraczający poza traktaty, poza artykuł 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który określa te rzeczy.
no to to jest to, to oczywiście oznacza pewne istotne powiększenie, choć jak mówię, Rada podkreśla, i to jest jednorazowe, wyjątkowe powiększenie uprawnień, kompetencji unijnych o prawo do zaciągania długu publicznego. Tu jest pies pogrzebany tego sporu w ogóle, czy to jest jakieś pogłębienie Unii, czy nie jest pogłębienie Unii. Mam wrażenie, że duża część dyskusji szła obok tego problemu, a istota problemu jest oczywiście tutaj, bo to jest jedyna nowość w całej tej sprawie ustrojowa, prawda? To znaczy to, czy Unia będzie zaciągać dług, czy Unia nie będzie zaciągać długu. Odmowa ratyfikacji projektu Next Generation oznaczała, że Unia nie otrzymuje, Komisja Europejska nie otrzymuje zgody na zaciąganie długu publicznego i pozostaje sytuacja taka, w której dług publiczny mogą zaciągać tylko państwa. Po ratyfikacji tego programu przez 27 krajów unijnych Komisja będzie mogła jednorazowo i wyjątkowo, jak to jest podkreślone w tych dokumentach unijnych, zaciągnąć taki dług, i to jest niewątpliwie przekazanie bardzo istotnej kompetencji, więc w tym sensie tu dlatego między innymi uważam, zaliczam się do tych neutralnych politycznie obserwatorów, którzy uważają, że tu ta większość 2/3 była bardziej sensowna z punktu widzenia czysto formalnego. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny niemiecki badał tę sprawę, o której pan mówi, czyli kwestię zadłużania się krajów członkowskich i odpowiedzialności za ewentualne bankructwo jednego, może więcej krajów członkowskich. Natomiast tam ostatecznie tenże Trybunał stwierdził, że odpowiedzialność unijna nie będzie większa niż 0,6% PKB. Zatem nie jest to zagrożenie dla takiej pełnej odpowiedzialności innego kraju w przypadku bankructwa innego. Nie, bo to nie na tym problem polega, czy my zbankrutujemy z tego powodu, bo to niektórzy w taki dość ubierają, moim zdaniem, no właśnie taki bardzo populistyczny, w taką bardzo populistyczną logikę, że jak Grecy i Włosi zbankrutują, bo będą źle gospodarować, czy Hiszpanie, to my też zbankrutujemy wskutek tego, że pozwoliliśmy na zaciągnięcie długu. Nie, tak nie jest oczywiście. Ryzyko tutaj jest po stronie Komisji, po stronie Unii minimalne, ponieważ nie wchodząc w szczegóły, tam utrzymana jest taka zasada, że w odniesieniu do tej części, która jest przedmiotem zadłużenia, a nie grantów, pozostaje indywidualna odpowiedzialność za długi poszczególnych krajów. W związku z tym nie ma takiego klasycznego uwspólnotowienia długu, jak to niektórzy próbują opisać, ale to są szczegóły. Tu bardziej istotne jest nie to, czy my zbankrutujemy z powodu Greków czy Włochów, bo jako żywo w moim przekonaniu nam to nie grozi, ani Komisji Europejskiej też. Natomiast tu jest problem natury ustrojowej, to znaczy kto w Unii Europejskiej tworzy dług publiczny, czy tylko kraje, czy też Unia. No jeśli odpowiadamy tym razem, że Unia, to niewątpliwie robimy bardzo istotny krok na drodze pogłębienia integracji, i to jest taki europejski wymiar, nie bieżąco polityczny, ale taki ustrojowo europejski wymiar tego wczorajszego głosowania. I to jest powód, jak rozumiem, dla którego zarówno Konfederacja, jak i grupa ministra Zioby jest sceptyczna wobec tej decyzji. Oczywiście motywy Platformy są zupełnie inne, bo one należą do porządku nie ustrojowo-unijnego, tylko do poziomu bieżącej rozgrywki politycznej. Właśnie. Platforma Obywatelska istotnie przez lata też opierała swoją politykę, prawda, na tym, kampanie wyborcze całe budowała właśnie na tym, że to ta partia, jak zapewniano, jest w stanie wynegocjować miliardy dla nas płynące z Unii Europejskiej. No i tak przez lata było. Faktem, że pieniądze płyną do nas unijne szerokim strumieniem. O tym, co jest nowe, powiedzieliśmy w przypadku Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Dlaczego w takim razie Platforma idzie taką retoryką? Przez lata zresztą także zarzucała Prawu i Sprawiedliwości chęć wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej, prawda? Jakiekolwiek spory czy właśnie pytania dotyczące zapisów w rozporządzeniach unijnych nazywała dążeniem do polexitu. Dlaczego w takim razie teraz odwraca tę logikę, no, na swoją niekorzyść? Wie pani, to jest w ogóle strasznie ciekawy problem, wymagający znacznie głębszej analizy, dlatego że
Jest coś takiego w polityce kierownictwa Platformy Obywatelskiej od pewnego czasu, co ja bym nazwał jakąś zupełnie dramatyczną lekkomyślnością polityczną, tak? To znaczy ta lekkomyślność, moim zdaniem, ona po raz pierwszy się tak spektakularnie ujawniła rok temu, kiedy Platforma po to, żeby utrzymać tę linię frontalnej walki z PiS-em, kazała swojej kandydatce, jak pani pamięta, w wyborach prezydenckich jednocześnie kandydować w tych wyborach i jednocześnie nawoływać do ich bojkotu, co było lekkomyślnością zupełnie niebywałą, dlatego że gdyby nie pomocna ręka Kaczyńskiego, który pozwolił zmienić Platformie w krytycznym momencie kandydata, to skazywała się tą polityką na możliwość kompletnej marginalizacji i osiągnięcia 5-procentowego wyniku w wyborach prezydenckich. Mamy w tej chwili do czynienia z bardzo podobną sytuacją, to znaczy partia, która zbudowała całą swoją pozycję europejską na takiej, no, zdecydowanym wspieraniu, powiedzmy w uproszczeniu pewnym linii Merkel i Macrona w Unii Europejskiej, prawda? To znaczy takiej linii pogłębiania Unii w wizji umiarkowanej, prawda? Takiej francusko-niemieckiej wizji. I partia, która zbudowała swój elektorat w Polsce, co jest bardzo ciekawe przecież, na euroentuzjazmie bezkrytycznym. Tak. Znaczy na takim przekonaniu, że unijne jest zawsze fajne, a polskie to nie wiadomo, prawda? Znaczy to jest jakby moim zdaniem fundament tożsamości elektoratu unijnego, przynajmniej tego platformowego, tego twardego elektoratu przynajmniej. To jest teza bardzo popularna w Polsce, która ma bardzo wielu zwolenników. Jeżeli nagle teraz dla utrzymania frontalnego konfliktu z PiS-em partia ta ryzykuje zarówno swoją pozycją europejską, tam by była, jak mówiłem już wcześniej, rozniesiona na szablach, gdyby zablokowała Next Generation, jak i utratą elektoratu w Polsce, bo to jest elektorat, który głosowanie przeciwko pieniądzom unijnym nie pojmuje w ogóle, to jest dla niego jakieś coś, jakieś horrendum kompletne, no to to jest znów jakieś świadectwo straszliwej politycznej lekkomyślności. Ja nie mam dobrego wyczucia tego, dlaczego kierownictwo Platformy idzie w stronę tak daleko idącej lekkomyślności politycznej. Rok temu Kaczyński pomógł, w pewnym sensie teraz też pomógł Kaczyński i Morawiecki, bo gdyby oni utrzymali tę większość 2/3, prawda, tak jak mówiłem wcześniej, czyli tę konstytucyjną większość, to Platforma nie mogłaby się wymigać głosowaniem niezauważonym w Europie, bo nie mającym żadnego realnego znaczenia, wstrzymaniem się od głosu, prawda, bo to nie miało znaczenia dla wyniku tego głosowania zupełnie, tylko musiałaby zdecydować o tym, czy program Next Generation, czyli cały ten fundusz odbudowy w Europie, będzie przyjęty, czy nie będzie przyjęty. I to by zależało od głosów Platformy Obywatelskiej. Jeśli by nie przyjęła, prawda, no to wystawiłaby się na anihilację, w moim przekonaniu, na katastrofę kompletną. I to jest ta lekkomyślność nieprawdopodobna. Jeśli by przyjęła, no to musiałaby się poddać całkowitemu dyktatowi Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą znamienny jest tekst post factum wygłoszony przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który z uśmiechem na twarzy mówił wczoraj, że przecież wiadomo, że na końcu Platforma i tak by to musiała poprzeć, prawda, to głosowanie, więc cała ta gra. To jeśli dzięki Bogu, że Bronisław Komorowski chce wrócić do polityki. Pomoże Platformie? Ja myślę, że to nie ma już dzisiaj żadnego znaczenia, to znaczy, że raczej to jest, jak rozumiem, problem polega na tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe zgodnie z tą jakąś tam realizowaną od dłuższego czasu, choć nie bez kłopotów, koncepcją Kosiniaka-Kamysza, żeby partię chłopską, nomenklaturową partię chłopską przebudować w stronę miejsko-małomiasteczkowej partii centrum, umiarkowanej partii centrum, prawda? Stąd tam Bartoszewski, jacyś tego typu różni inni ludzie. No i że to jest jakby te rozwijanie tego i wyłącznie pomysłu, natomiast z punktu widzenia Platformy to ma, szczerze mówiąc, małe znaczenie, bo Bronisław Komorowski jest dzisiaj na, no, poza jakby wpływem realnym na Platformę Obywatelską, a też myślę, że jego postać nie ma dzisiaj kluczowego znaczenia dla mobilizowania zwolenników Platformy Obywatelskiej. Trzaskowski tutaj ma znacznie większą rolę do odegrania, Budka, nawet Schetyna w moim przekonaniu, niż Komorowski. To Tusk oczywiście, który ciągle mobilizuje zwolenników Platformy, także jest w stanie to robić. Ale z daleka, z Brukseli, no właśnie. To już temat na kolejny punkt naszego programu. Za teraz bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Jan Rokita, publicysta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
No i dziękuję Państwu. Za chwilę kolejne gorące pytania. Następni nasi publicyści.